Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak sami dobrze wiecie, Xperia Z Ultra jest naprawdę ogromnym smartfonem. Dlatego w tym odcinku chciałem się skupić, jak ten telefon możemy ze sobą przenosić, czyli zobaczymy, jak mieści się do kieszeni zwykłych spodni. Zapraszam do obejrzenia. Okej, tak więc przechodząc do praktyki, myślę, że Xperia Z Ultra powinna się zmieścić do większości spodni, jakie możemy w tym momencie kupić i jestem pewien, że nie trzeba nosić ze sobą żadnych plecaków czy innych tego typu rzeczy, żeby telefon mógł się z nami bez problemu przemieszczać. Samo noszenie telefonu w przedniej kieszeni również nie sprawiało mi jakichkolwiek problemów. Mogłem się schylać, wiązać buty bez żadnego dyskomfortu właśnie spowodowanym noszeniem telefonu w kieszeni, ale nie polecałbym uprawiania jakichś sportów typu bieganie czy jazda na rowerze z tym smartfonem, bo do tego jest on zdecydowanie za duży. Myślę, że Xperia Z Ultra wcale nie jest aż takim ogromnym smartfonem, jak go malują. Jak mogliście wcześniej zobaczyć, bez problemu mieści się też do kieszeni moich spodni i jestem pewien, że do waszych spodni również zmieściłaby się bez najmniejszych problemów. Sam rozmiar też nie utrudniał mi codziennego życia, a wręcz poprawiał jego komfort. Tak więc myślę, że w tym odcinku to było chyba na tyle. Ja się z wami żegnam, pozdrawiam was, cześć!